rozpiennica rubrum. Z powinności ogrodnika nagrywam ten filmik o rozpiennicy rubrum, jak i innych rozpiennicach japońskich typu Vertigo, aby rozwiać jeden fake news. Czy rozpiennica rubrum to trawa jednoroczna? Otóż nie, można ją przezimować. Gdy byłem na Cyprze, było ich pełno i normalnie w tamtym klimacie zimują. W Polsce również można przezimować trawę rubrum z takimi oto pięknymi kłosami. Natomiast jest to niezwykle trudne, ale da się. Wystarczy przezimować ją w jakimś chłodnym pomieszczeniu, suchym, ciemnym, i powinno jako tako dać sobie radę, jeżeli będziemy mieli wystarczająco dużo szczęścia. Po pierwsze, nie ścinajmy ją jesienią, zetnijmy dopiero na wiosnę, gdzieś na początku marca, w połowie marca, coś takiego, tak aby ona dopiero była ścięta, jak ma z powrotem sobie odżyć. W trakcie zimy też ostrożnie z podlewaniem, po prostu powinno jej wystarczyć to, co dostanie jesienią. Natomiast 99 rozpiennic japońskich najpewniej według Was jest jednoroczne, ze względu, że naprawdę ciężko ją przezimować. Natomiast jeżeli przetrwa pierwszy rok, każdy kolejny powinien być łatwiejszy w jej utrzymaniu. Także nie pozostało mi nic innego niż życzyć Wam powodzenia w zimowaniu rozpiennic japońskich. Widzimy się w następnym materiale. Cześć!